Fundacji Leny Grochowskiej pracuję około 2,5 roku i bardzo mi się podoba ta praca. Nie, to jest moja druga praca. Kiedyś pracowałam też jako niepełnosprawna osoba w pudełkach. No ale to już było dawno, dawno temu. Później ten zakład zamknięto i później byłam parę lat bezrobotna, tylko na rencie. W pracy najbardziej lubię to, że się z ludźmi spotykam, że się pośmiejemy, pożartujemy, ale też lubię właśnie malować. Z gliny rzeczy też bardzo lubię robić. Z gliny to najbardziej podobało mi się robienie masek, szachów też, no, kubeczki robię. No i bardzo lubię malowanie, no to takie odprężające zajęcie, takie inspirujące, dużo maluję w pracy. Po prostu tak jak umiem, tak maluję, to co czuję, to maluję, no od zawsze, także no. No maluję już od dzieciństwa, od najmłodszych lat, odkąd pamiętam. Maluję już w przedszkolu, w szkole podstawowej, no później poszłam do liceum plastycznego. Jako dziecko to tato bardzo dużo przywiązywał do tego wagi, żebym malowała. No to praca w fundacji daje mi to przede wszystkim też, że finansowo jest mi dużo lżej, no bo mam tu stałą wypłatę, mam pracę. No i też dużo daje takie, rozwijam się, dużo radości daje, no bo właśnie czy z malowaniem, czy z robieniem z gliny różnych rzeczy dużo się nauczyłam. No i fajnie, no i przyjaźnie się zawiązują też i tak jest fajnie.